Dzień dobry moi drodzy. Czy zawsze program komputerowy pokaże wam, jak mogliście wygrać partię? Okazuje się, że nie. Niektóre silniki komputerowe mają tak napisane algorytmy, że nawet jeżeli w partii będzie możliwość przeprowadzenia jakiegoś rozwiązania taktycznego, zaskakującego przeciwnika, niekoniecznie wskażą wam taką okazję. I w dzisiejszym materiale przygotowałem dla was trzy takie przykładowe pozycje. Jedna z nich była w mojej partii, więc zapraszam serdecznie do oglądania, bo wybiła godzina 12 w niedzielę. Pamiętajcie o odcinkach czwartkowych o godzinie 19, gdzie możecie zobaczyć turnieje warcabowe, jak przebiegają partie, jak reagują zawodnicy, jak ta gra się toczy. Moi drodzy, dzisiaj 11 grudnia, już jutro rozpoczną się zmagania Polish Open, turnieju z cyklu Pucharu Świata, w którym wystartuje ponad 70 zawodników, w tym wielu czołowych warcabistów ze świata. Mamy ponad 10 arcymistrzów, będzie grała oczywiście Natalia Sadowska, która na zwieńczenie tego turnieju 18 grudnia w najbliższą niedzielę będzie broniła tytułu Mistrzyni Świata w warcabach szybkich, bo ten turniej, czyli Mistrzostwa Świata w grze szybkiej, będzie zwieńczeniem całych tygodniowych rozgrywek. Jeżeli chcielibyście śledzić na żywo, co dzieje się w Julinku, jeżeli nie możecie się wybrać, bo oczywiście jeżeli możecie, to zapraszamy was serdecznie. Transmisje będą dostępne na kanale Warcaby i na Twitchu Checkers Online TV. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Strona mistrzostw też tam się znajduje, więc jeżeli chcielibyście przejrzeć listę uczestników, zobaczyć komu będziecie kibicowali, to zapraszam bardzo serdecznie. A teraz przejdźmy do tematu odcinka, czyli pozycji, których nie rozwiąże silnik komputerowy. Pierwsza partia to potyczka z 2012 roku pomiędzy Aleksandrem Georgiewem, grającym białymi, a Rulem Bumstrą. Jak wiemy, Aleksander Georgiew to 10-krotny mistrz świata. Dzisiaj Rul to już 3-krotny zwycięzca. No i osoba, która niedawno zakończyła sportową, profesjonalną karierę. Jeżeli chcielibyście, żebym opowiedział o tym coś więcej, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. I w tej pozycji z 2012 roku, podczas Olimpiady Sportów Umysłowych w Lille, Rul Bumstra nie zauważył możliwości pokonania Aleksandra Georgiewa w niesamowicie efektowny sposób. Tak jak widzicie, silnik komputerowy, którego tutaj używam, Flitz 3.1, sugeruje zagranie 49-35, ale wartość, którą pokazuje minus 0,32, to jest wartość oceniająca pozycję na remis. Tymczasem była tutaj możliwość zwycięstwa z poświęceniem pionów. Tę możliwość pokazał dopiero Jasper Lemen w mediach społecznościowych po zakończeniu tej partii. Jak ją mogły czarne przeprowadzić? Pamiętajmy o tym, że czarne w tej pozycji idą jak gdyby do nas, bo patrzymy na pozycję od białych, a białe rzecz jasna idą w kierunku góry planszy. Wystarczyło, moi drodzy, w tym momencie, chociaż nie wiem ile czasu mieli zawodnicy jeszcze na tę partię, znaleźć poświęcenie trzech kamieni. Po pierwsze, 17-22, ruch oddający podbicie dwa piony. Białe biją i teraz dopiero silnik wskazuje całkowitą wygraną czarnych, dopiero po pierwszym poddaniu. Za chwilkę wam wytłumaczę, dlaczego tak się dzieje. I pokazuje, że kolejnym posunięciem czarnych powinno być 13-18, czyli ten ruch. Zobaczcie, za darmo czarne oddały trzy piony, po to, żeby teraz wykonać normalne, zwykłe posunięcie. Dopiero teraz damkę przesuwamy z 49-35, atakując raz, dwa, trzy, cztery. No ale tutaj mogą białe na wiele sposobów różnych spod tego bicia uciec. Natomiast okazuje się, że każdy z tych sposobów prowadzi do przegranej partii. Przeanalizujmy sobie różne możliwości. No pierwszą narzucającą się na pewno jest odejście z atakiem, ale właśnie fakt, że biały pion atakuje czarnego, stwarza czarnym świetną możliwość do tego, żeby postawić damkę z 35-19. Biały musi bić i w dalszym ciągu to bicie czterech pionów zostaje przez czarnego wykonane. Raz, dwa, trzy, cztery, lądując w tym miejscu i kiedy ostatni pion pójdzie do gry, damką go ograniczamy i kiedy zejdzie na 26, zagrywamy na trójkę i teraz damka czarna kontroluje te dwa piony, a ten ostatni biały jest w opozycji przeciwko jednemu pionowi. Taka idea z wykorzystaniem damki ograniczającej na dwóch różnych przekątnych dwa piony nazywa się widełkami. Więc niesamowicie efektowny sposób na zwycięstwo. Zobaczmy, jakie są kolejne możliwości.
Spójrzmy na drugą możliwość zagrania białych z wykorzystaniem większości bicia, czyli zagranie 25-20. Oczywiście teraz czarna damka może pobić więcej pionów niż czarny pion z 14-25, więc to bicie damką należy wykonać. Jeżeli damka by pobiła na dwa różne niewłaściwe sposoby, to partia też skończyłaby się remisem. Bicie wygrywające jest tylko jedno. Załóżmy, że czarna damka pobiłaby z 35 na pole 19, następnie 37, 26 i skończyła na ósemce, to biały pion bije, czarny odbija i co się dzieje? Droga do damki dla piona 15 jest zwolniona i partia kończy się remisem, więc tak bić nie można. Inną drogą bicia dla czarnej damki byłoby pobicie z 35 przez 8, następnie 26, następnie 37, a potem 23 albo 19. I jeżeli wybiorą taki schemat bicia czarne, no to co się potem dzieje? Biały odbija, czarny odbija. I pomimo faktu, że czarna damka stoi na linii głównej, to ciągle pozycja jest remisowa. Po prostu białe wychodzą pionem 36 i okazuje się, że nie ma możliwości damką ograniczyć drogi obu pionów do damki, który z nich się przedostanie, przerwie i również partia skończy się remisem. Dlatego jedynym sposobem wygrania w tej pozycji jest pobicie z 35 na 19, następnie 37, potem 26 i wyłącznie na trójkę, gdzie spotykamy się z tym, że biały pion bije i czarna damka odbija na dowolne pole, no i dzięki temu dopiero będzie w stanie tego drugiego piona ograniczyć i dzięki podwójnej opozycji wygrać partię. Wracając, spójrzmy, czy coś więcej tutaj mogą zagrać kamienie koloru białego. No, narzucać by się mogło coś w tym stylu, natomiast teraz biała damka zbija raz, dwa, trzy kamienie i teraz tak, te dwa są w opozycji, więc nie mają dokąd iść, a damka stojąca na linii dwójnika przecież może odciąć nawet trzy białe piony, żeby wygrać, więc te dwa stojące na 36 i 21 oczywiście nie pomogą białym w zremisowaniu tej partii. Koniec końców możecie łatwo zobaczyć, że po jakimś jeszcze takim ruchu przykładowo od razu czarna damka może pobić raz, dwa, trzy, cztery piony i nie ma jak tego uniknąć. Niesamowita siła czarnej damki, która pokazuje, jak potężnym jest atak pionów od tyłu, a tutaj nawet poświęcenie trzech kamieni pozwoliłoby czarnym tę partię wygrać, bo Roel Boomstra tego nie znalazł. Roel Boomstra, wybitny holenderski zawodnik. Dlaczego komputer nie widzi takich możliwości i nie sugerował od razu poddania dwóch pionów, a potem trzeciego z atakiem? Okazuje się, że silniki komputerowe to bardzo często algorytmy, które są w odpowiedni sposób zaprojektowane. No i ten algorytm silnika Flitz jest napisany w ten sposób, że odrzuca pewne możliwości, które mogą na partii wystąpić. Tutaj taką możliwością jest dwukrotne poświęcenie w dwóch różnych ruchach, najpierw raz, potem drugi normalny ruch, a potem zrobienie zwykłego ruchu 49 na 35. On po prostu tego w swoich obliczeniach nie uwzględnia, dlatego znajdzie tę wygraną dopiero po pierwszym posunięciu. No i teraz możemy sobie zdać sprawę, jak często zdarzać się mogą możliwości, gdzie pięknie wygrać partię można było, a nawet silnik komputerowy nam tego nie pokazał. Drugi przykład to moja partia z 2014 roku. Międzynarodowy turniej Bacoli Open 2014 rozgrywany pod włoskim Neapolem. No i tam w rundzie trzeciej mierzyłem się z świetnym trenerem, arcymistrzem Jewgenijem Watutinem. I w tejże pozycji, gdzie no przeciwnik wyraźnie, solidniej stoi w centrum, w środku planszy, a ja jestem trochę bardziej rozrzucony po bokach, Flitz ocenia, że jest to pozycja remisowa. Natomiast nie znalazł możliwości, którą w partii zagrałem. Dlaczego? Dlatego, że polegała ona na tym, że poddaje dwa piony na większość. Teraz oczywiście białe nie mogą bić do tyłu jednego piona, muszą bić do przodu piony 2. I co się dzieje? Po takim poświęceniu, słuchajcie, wchodzę w bramkę, jednocześnie atakując w dwóch kierunkach i okazuje się, że mój przeciwnik nie może w żaden konkretny, solidny sposób pozbawić mnie damki. I co na to się zdecydował Watutin zagrać? Poszedł do damki, ja biję dwa piony, potem postawił swoją damkę, ja zbiłem jeszcze dwa piony, on jednego, ja jeszcze jednego i poszedł w kierunku damki drugiej. Koniec końców, ta bardzo ciekawa końcówka
wygląda następująco. Mój przeciwnik ma dwie damki i piona, a ja mam damkę i aż pięć pionów. Natomiast nie mam niestety sposobu na to, żeby dorobić więcej damek. Myślę, że jak udałoby mi się chociażby drugą zrobić w tej partii, to miałbym szansę już tę partię wygrać, a tak to skończyła się ona remisem po 63 posunięciach. Tutaj dzięki znalezieniu wariantu, którego nie widział komputer, nie wygrałem partii, zremisowałem, natomiast był to oczywiście remis ze wskazaniem na mnie, gdzie miałem większy materiał, a przeciwnik, nie mając możliwości zrobienia czterech damek, nigdy tej partii raczej nie wygra, jeżeli nie wykorzysta żadnej sensownej etiudy. Więc kolejny raz, gdzie poświęciłem dwa piony, po czym zrobiłem zwykły ruch, czego silnik Flitz nie widział. I na koniec, moi drodzy, trzecia pozycja obrazująca te ograniczenia silnika komputerowego, to jest kompozycja. Kompozycja, czyli taka pozycja ustawiona, nie występująca w partii, nie zaczerpnięta z partii, przez holenderskiego arcymistrza Aukes Holme. No i tutaj pan Aukes zaprezentował bardzo, bardzo ciekawą ideę. Ponownie, jak widzicie, Flitz pokazuje równą pozycję i sugeruje grać 38-32. Tymczasem okazuje się, że w tej pozycji białe mają wygraną, wygraną niesamowitą, dlatego że trzeba oddać 27-22. Oddajemy dwa piony na większość. Podobnie pion 17 nie może bić, a trzeba bić z 18 dwa piony na 36. I po tym oddaniu dwóch pionów dopiero Flitz zaczyna pokazywać przewagę białych i wykonuje normalny, zwykły ruch, czyli nie przeprowadza kombinacji dalej, nie oddaje pionów, a robi wymianę. Jeden za jeden, czyli wzajemne uproszczenie z obu stron po tyle samo kamieni. Co się dzieje? Przez dziury, które występują w pozycji czarnych, białe stwarzają dwustronną groźbę kombinacyjną, której czarne nie mogą w żaden sposób uniknąć. Na czym ta groźba polega? No już Wam pokazuję. Jeżeli by zatkały tę dziurę na polu 12, to białe mogą oddać jednego kamienia i następnie tutaj dwa ruchem 47-42. Pamiętajmy o tym, że kamień, który bije przez pole damkowe, ale może kontynuować bicie jako pion, nie zmienia się w damkę i kontynuuje to bicie właśnie jako pion, a białe teraz hop, 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 wykorzystując te dziury do damki. I ten sam motyw kombinacyjny występuje również, gdyby próbowały czarne zasłonić dziurę po tej linii głównej, gdzie robiliśmy kombinację. Tylko tym razem poddajemy w tym kierunku i dwa piony 47-42, tak jak wcześniej, i bijemy już nie na piątkę, a na trójkę, wygrywając partię. Oczywiście przed zastawieniem każdej groźby musimy też sprawdzić, czy przeciwnik w jakiś sposób może jej uniknąć. Natomiast w tym przypadku ani pion 36 przepraszam, nie może w żaden sposób zostać oddany, bo po prostu jest zablokowany i to jest świetne działanie tej idei, ani żadne takie oddania 16, 17, 21, ani 17, 22 nie działają, bo po prostu czarne tracą dwa piony, a pion białych wyląduje na polu obok damki i będzie to pozycja kompletnie wygrana. Czy inne silniki dadzą radę rozwiązać te wszystkie pozycje? No oczywiście to zależy wszystko od algorytmów w danym silniku zastosowanych. I bardzo widzicie, często pracuję z King's Row'em i King's Row, jak tu teraz zobaczycie na dole wideo, pokazuje już, żeby oddać 27-22 i 33-28, czyli King's Row tę wygraną znajduje. Podobnie z tymi najlepszymi ruchami we wcześniejszych pozycjach, dlatego że jest tak właśnie napisany. Natomiast żeby korzystać z King's Row'a, trzeba mieć już pełną wersję programu Turbo Dumbbase, a ten silnik Flitz jest dostępny nawet w wersji demonstracyjnej. Więc serdecznie zapraszam Was do używania, do zakupu tego programu. Często jest to inwestycja jednorazowa, ale bardzo, bardzo opłacalna w podnoszeniu swojego poziomu gry. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie, życzę miłej niedzieli i mam nadzieję, że licznie od jutra widzimy się podczas Polish Open 2022, a na koniec tego tygodnia, 18 grudnia, na Mistrzostwach Świata w grze szybkiej. Oczywiście w poniedziałek i w czwartek będziemy też się mogli zobaczyć na regularnych transmisjach na kanale twitchowym Checkers Online TV. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć!